Dzień dobry. Dzisiaj drugi z serii filmów o Mitsubishi. Powiemy więcej na temat systemów sterowania Mitsubishi i rozszyfrujemy, co kryje się pod akronimem D-Cubes. W wycinarkach drutowych Mitsubishi serii MV mamy nowy sterownik Mitsubishi M800 z owym tajemniczym D-Cubes. Co to jest? D-Cubes to przede wszystkim akronim powstały ze słów Connect, Universal, Brain, Evolution and Smooth. Odpowiednio znaczy to systemy sterowania i dane, budowa, wszechstronność, kontrola procesu cięcia, ewolucja rozwiązań oraz prostota obsługi. To wszystko zawarte w tym akronimie. System sterowania Mitsubishi M800 przede wszystkim zyskał na przejrzystości, czytelności i na prostocie obsługi. Do dyspozycji mamy 19-calowy monitor, pilot z ekranem, do programowania pliki 2D typu DXF, DWG, pliki 3D CamMagic, import brył, iJazz, symulacje grafiki oraz szereg funkcji dostępnych, o których powiemy pokrótce w części tego pokazu. Uniwersalność rozwiązań polega na sterowaniu gestami, czyli dotykamy tam, gdzie patrzymy. Uniwersalność to również prosta adaptacja, możliwość automatycznego otwierania i zamykania drzwi frontowych. To również pilot z podstawowymi funkcjami, w tym z latarką, bardzo przydatne przy pracach konserwacyjnych. Ewolucja. Mitsubishi w serii MV nie wprowadza nowych rewolucji. Są to udoskonalenia stosowane i znane w maszynach od wielu lat. Czy to systemy automatycznego nawlekania drutu, systemy sterowania, systemy kontroli procesu. Mamy notoryczny rozwój poszczególnych systemów. Najbardziej zyskało programowanie i ułatwienie, a mianowicie w jednym ekranie, w jednym oknie mamy część graficzną oraz część związaną z programem. Popatrzmy, jak to się odbywa w praktyce. Przechodząc do edycji programu, dotykając danego bloku na modelu czy to rysunku, po lewej stronie od razu podświetla nam się linia kodu NC odpowiedzialna za ten blok. Sterowanie, edycja, obrót, wszystko wykonujemy poprzez gesty na ekranie. Możemy również zmieniać ekrany gestami, czyli pracujemy jak z telefonem komórkowym. Kontrola procesu. To, czego nie widzimy, czyli mózg maszyny, odpowiada za sterowanie procesem cięcia. Do dyspozycji mamy systemy adaptacyjne odpowiedzialne za dokładność, brak zrywania drutu. Brain to również planowanie obróbki, czyli systemy wspomagające, tak zwane systemy Job Manager. W prosty sposób możemy zakolejkować wiele programów i wykonywać je sekwencyjnie jeden po drugim. Jeżeli chodzi o samo programowanie, przygotowanie konturu, mamy tutaj do dyspozycji trzy kroki. Pierwszy z nich to możliwość importu bryły bezpośrednio do sterownika maszyny. Drugi, możliwość importu rysunków DXF, DWG oraz możliwość importu gotowych programów NC. Dodatkowo w serii Mitsubishi MV pojawiło się jeszcze jedna możliwość, a mianowicie stosowanie szablonów obróbki. Mamy również do dyspozycji możliwość wprowadzania własnych konturów i własnych szablonów. Mitsubishi również w znacznym stopniu ułatwia nam ustawienie detalu. Mamy do dyspozycji szereg cykli. Wszystkie są pokazane na sterowniku w sposób czytelny, w sposób graficzny.
Ustawienie detalu mamy możliwość również ustawić detal korzystając z tak zwanej funkcji 3D Setup. Możemy wykorzystać do tego czujnik zegarowy, ewentualnie automatyczną sondę. Poprzez wprowadzenie czterech wartości, a mianowicie przesuwu po osi X i uchybu, przesuwu po osi Y i uchybu, system automatycznie wyliczy nam wektor po osi Z. Dziękuję za uwagę. Tomasz Piekarnik.